Siemano, siemaneczko, ja jestem Igor, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj filmik, tak jak zawsze w sumie, od króliczków. Zapraszam do oglądania. Ale jeszcze na wstępie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja bez zbędnego przedłużania zaczynam wam opowiadać o zmianach w hodowli. No niestety pierwsza zmiana w hodowli, jak mogliście zauważyć już po miniaturce, to jest taka, że samiczka, ta siwa, co była koło tej samiczki, nie żyje. No niestety zdechła, jak to mówią. No i byłem u weterynarza, z nią dostała 3 zastrzyki i 1 do pyska coś wcisnięte. I jeszcze pani dała weterynarz też właśnie 2 zastrzyki, jeden jednego dnia, drugi drugiego. No ale niestety samiczka nie dożyła drugiego dnia. Już teraz wam nie pokażę, jest zakopana, ale będziecie widzieli po miniaturce. Drugą sprawą to jest to, że samiczka tutaj najprawdopodobniej ma rójkę, bo jak widzicie, ściółka przekopana. Bym im wysprzątał, ale no, jak wiecie, znaczy w sumie nie wiecie, jestem chory, no i teraz siedzę w domu, nie poszedłem do szkoły nawet przez cały tydzień, więc nie za bardzo mogę wysprzątać, no ale jak będzie już lepiej ze mną, już nie będę kichał, prychał, to na 100% ogarnę się w czas i wysprzątam. No i co, póki jesteśmy jeszcze przy tej samiczce burgundzkiej, pozdrowię dwóch użytkowników kanału. Pierwszy to jest Szymon 8390. Pozdrawiam cię bardzo. A drugi to jest Michał G. Też cię bardzo pozdrawiam. No i właśnie co do Michała G, bo pod ostatnim filmem trafił się tak jakby no ktoś, kto miał po prostu inne zdanie na temat królika. Że i mówił, że to nie jest samiczka belga. No chłopie, zgadzę się z tobą, bo to nie jest czysty belg, że czysty, czysty. Ale ona już ma, większość genów ma z belga. Mówię, że ma małe uszy. Sobie teraz zobacz. No i mówię, że 120 za taką starą samicę. Chłopie, to nie jest stara samica. Samica, która ma 2 lata, to jest stara? Jak ta ma już 4 i jest kurde, no kurde, w pięknej kondycji samiczka, to ty mówisz, że ona jest stara, dwuletnia samiczka. Jeszcze taka dwuletnia samiczka, co miała tylko 2 mioty. Przecież ona jeszcze spokojnie, chłopie, by ci dała ze 3 mioty, albo i nawet więcej. No ja nie wiem, tego jeszcze nie próbowałem, bo nigdy nie miałem takiej samiczki, co by miała tyle miotów. No ale kurde, już nie przesadzajmy, że jest stara. Dwuletnia samiczka to jeszcze też jest, no nie jest zła ta samiczka. No i co, właśnie dziękuję temu Michałowi. Tam pisał. No i mówię, że jak to właśnie pisałeś ten komentarz, że trzymasz 10 lat Belgii, co też ci nie uwierzę, że trzymasz 10 lat Belgii, bo widziałem twój kanał, to masz dwa Belgii niecałe i ten twój tuptuś, czy nie wiem jak on, to też nie jest czysty Belg. A, no i jeszcze, wiesz, chłopie, króliki się nie pisze przez U otwarte. No ale to tylko mówię, nie? Więc kurde, no, jak się nie za bardzo znasz, to nie komentuj innych. Ja nie komentuję. I też bym chciał, żeby nikt mnie nie komentował. Widziałem twoją hodowlę. Nic nie skomentowałem. No co prawda nic. No ale mówię. No proszę, jak się daje teraz pogłaskać. Co jej się stało? Ona się nigdy głaskać nie dawała. O Boże, ale ty pieszczotka teraz się zrobiłaś. No i dzisiaj taki bardziej film, bo mają jeść już podawane, a dzisiaj taki bardziej film jako pogadanka.
Możecie pisać, czy się Wam taki filmik podoba. Idziemy tutaj dalej. Tutaj pojnik mi się zepsuł, więc musiałem drugi dać. A więc mówię, chciałem się właśnie odnieść do tego komentarza. Co tam napisał hodowca królików rasowych. Jak to się nazywa. I też w ogóle chyba 3 osoby stanęły w mojej obronie. Dziękuję Wam bardzo. I dzięki za to, że tam piszecie, że ja też coś niecoś dobrze robię. Dobrze, wszystkiego nie robię w hodowli dobrze, bo jeszcze jest sporo rzeczy do poprawy. No ale staram się robić wszystko jak najbardziej. Tak jak teraz mówię, powinienem wysprzątać, ale no nie wysprzątałem, no mówię. Nie chodzę do szkoły, więc nie za bardzo jak mam nawet wysprzątać. Jesteśmy tutaj u popilka mojej mamy, baranka. No i co, w tamtym odcinku wcześniejszym były nowe nabytki, w tym są no co niestety straty w hodowli, no ale raz się kupuje, raz się traci, niestety takie jest życie i to każdy hodowca może powiedzieć, że to prawda. Każdy kupi, a może niestety królik paść. O proszę, baranuś. Sorki za traktor, ale to sąsiad. O, proszę. Tak się zastanawiam, czy tej samiczki sobie nie zakocić. Pewnie ją zakocę. Na razie nie wystawiłem, więc... O! Dobra, idziemy dalej tam jeszcze. Tutaj burgund też pewnie zostaje. Będą 2 burgundy do zakocenia do samic. Znaczy tym nie zakocę mojej, ale mogę go wystawić przecież też. Jak ktoś by chciał, to dopuszczę. Tutaj będzie do dopuszczenia. Znaczy tego jeszcze nie wiem, chyba kupię innego srokacza, ale zobaczę. Ten na 100% na sprzedaż. Sorry za te odgłosy, ale to mówię sąsiad. O. Został jeden jedyny i trzeba go sprzedać. No i co, w tygodniu Wam nagram pewnie film, które króliczki zostają na 2024 rok. O proszę, jaka ładna prezentacja. Tak, jak pięknie się prezentowałeś. No ale to wiecie, że na pewno już te. I znowu traktor. No wiecie, Massey Ferguson to on warczy trochę. A jeszcze jak się miodu daje, to... No. Te króliczki zostają. Znaczy nad tą się jeszcze zastanawiam, ale zapewne tak. Jak teraz straciłem jeszcze jej matkę, to ona pewnie zostanie. Te na 100% zostają. O, proszę. No i tutaj nie wiem, belgijska. Jak mi się uda coś kupić, samiczkę jakąś. Bo pisaliście też, że zrezygnował z Belgów, no ale wiecie. Podobają mi się Belgii. A tutaj w naszych stronach mówiliście, że się słabo sprzedają, ale nie no. Jeszcze zbyt na Belgii jest i to ładny nawet. Więc miałem dokupić samiczkę barana madagaskarskiego tego. Ale na razie się wtrzymam. No i co? To będzie tyle w tym odcinku. Stawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i co? Trzymajcie się. Piszcie, kogo mam pozdrowić na następny odcinek. I oby się Wam króliki dobrze wykacały i dobrze trzymały. Nie zdychały, tylko żyły. I Wy się trzymajcie. Do następnego. Cześć.